W dzisiejszym odcinku. Jednak chyba jest to zwiedzać, ale to nie był. No właśnie. I tu jest Wendigo. Hej. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Christmas, a dzisiaj w Blood West zejdziemy do kopalni, moi kochani, bo tam jest jeden z przedostatnich chyba ukrytych skażonych fragmentów zła, o których tutaj cały ten deal się rozchodzi. Więc niewiele myśląc, ruszamy. Ja oczywiście muszę najpierw wyczyścić tutaj okolice i dzisiaj chciałbym porozmawiać sobie z wami na temat, jakim jest jazda na rowerze, moi kochani. Ponieważ jest lato, ja Hondę, znaczy nagrywam te filmy też trochę do przodu, więc nie mam pewności, czy jeszcze, znaczy już ją chyba mam, ale w momencie, kiedy nagrywam ten film, ja sobie jeżdżę srogo na rowerze. I jakby no, to chyba normalne, nie? Że typ sobie jeździ na rowerze i yellow, i jakby o co ci chodzi? Otóż chodzi mi o to, że nie każdy zdaje sobie sprawę, do czego służą ścieżki rowerowe. Ja jako osoba niemobilna, jako człowiek, który se gdzieś tam na tym rowerku po prostu popyla, albo najzwyczajniej na świecie tupta sobie. O, mamy całkiem ładny rewolwer, nawet udało się wyrywać. Widzieliście 42 dolki. Fair deal! To jest wszystko do opędzlowania i myślę, że nawet nie mało gotówki za niego dostaniemy. 42 dolki to jednak spoko. Ja wam oczywiście nie pokazałem, jaki jest, a nie mogę wam pokazać. 1600 dolków dorobiłem się już na takich prostych tutaj zadaniach, więc moim zdaniem nie ma co się przejmować tym, że nie ma kasy w tej grze na początku i trzeba się w ogóle to absolutnie wyluzować i cisnąć dalej. Jak się ciśnie dalej, to zawsze gdzieś ten hajsik się znajdzie. Ale, bo zacząłem mówić o tym, że ludzie nie wiedzą, do czego służy rower, w sensie ścieżki rowerowe. Ja będąc... Boże, te dźwięki są przerażające. Ja jeżdżąc na rowerze, mam świadomość tego, że mam swoje obowiązki i obowiązują mnie pewne przepisy. I o ironio, pieszych też te przepisy obowiązują. I teraz, żeby było jasne, opowiem wam coś, co mi się przydarzyło, bo myślę, że to spoko jest jakby opowiadać na własnej skórze. Nie? W sensie rzeczy, które mnie się przydarzyły. A nie, że a, bo usłyszałem. Słuchajcie, sytuacja miała miejsce parę dni temu. Jak to oglądacie, to już pewnie z 2 tygodnie temu, ale sytuacja była absurdalna. Jadę sobie na rowerze. O Jezus, maka, tu wielka mucha. Jadę sobie grzecznie, ciurlam się na rowerku. Świetnie się bawiąc. Zjeżdżam sobie z wiaduktu. W wiaduktu, jak wiecie, prędkość jest, no, nie najwolniejsza, ale z drugiej strony też, no, trochę się zapierdziela, może tak powiem. I co się dzieje? Na pasy wychodzi mi pani, która pomyślała, że no chuj, wyjdę i yellow. Dlaczego o tym mówię? Otóż dlatego, bo pani miała wózek. W wózku miała pani kaszojada. I teraz ja zjeżdżam z wiaduktu, zapierdzielam. Pani zamiast się rozejrzeć, może kiedy nienawidzę, jak oni kurwa kiwają tą banią. Pani zamiast się rozejrzeć, wpycha wózek z kaszojadem dosłownie prawie przede mnie na ścieżkę rowerową. Bo ja nie powinienem tak szybko jechać. Ja na rowerze górskim nie osiągam prędkości jakichś astronomicznych,
ale to jej obowiązkiem jest, żeby się rozejrzeć przed wejściem na, na pasy, a nie, że ona se wejdzie i wyjebane ma. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że mam nadzieję, że jesteście rozsądni i wy nie robicie takich rzeczy. Mało tego, jeżeli ktoś sobie po prostu gdzieś tam na tym rowerku popyla, to też pamiętajcie o tym, żeby zachować szczególną ostrożność. Żeby zachować gdzieś tam szczególną ostrożność i uważać na przejścia dla pieszych, na jakby różne zakręty, tam gdzie nie macie 100% widoczności. Wiem, że to śmiesznie brzmi, bo mówię wam... Insektoid. Oh shit. Ale lag. Bang. I mówię wam to ja, ale mam nadzieję, że nikt z was nie wpierdala się na wariata na przejścia dla pieszych, czy to samochodów, czy na przejścia dla pieszych na ścieżki rowerowe. Bo muszę wam powiedzieć, że jeżeli tak robicie, to w głębi człowieka was nienawidzę. Naprawdę. Ale to tak w głębi serduszka. O kurwa, tu gnój jakiś był na dachu. Dobra, on se chyba co, zejdzie do mnie? O. Andrzej, chodź! Andrzej! O, zapierdala, patrzcie. O, no. O, zapierdala. I sięgnąłem go nawet, zajebiście. Ale idzie do mnie pan smutny, którego bardzo nie lubię. No, ale przy okazji, zanim do mnie przyjdzie, to ja sobie zrobię tak. Większa szybkość ataku walką wręcz. I teraz jestem na pana przygotowany. Mogę panu zajebać. O, i to działa. To jest bardzo fajny perk. Akurat przydał mi się do tej akcji. Niestety nie mogę wziąć już nic ciekawego, bo zależało mi na sztuce przeładowania i na wykrywaczu łowi, więc zostawię sobie ten punkt. Będziecie musieli z tym żyć, że tutaj coś cały czas mi będzie sobie w lewym dolnym rogu widniało. Więc to tyle ode mnie, jeżeli chodzi o jakąś dzisiejszą pogadankę taką lightową. Teraz jeżeli macie ochotę, to skupię się trochę na gameplayu, bo mamy do załatwienia kopalnię całą. Więc ja sobie tutaj wyczyściłem temat, chciałbym wejść do środka. Gdyby wejść do środka, przydałoby się mieć łuk. W łuku mam dwie strzały, ale jesteś mat... No do kopalni głąbie. Chyba nie umiem się w ogóle ogarnąć. Siemanko, tam jest drugi pan. Elo. Tu zaraz będziemy mieli trzeciego pana. Widzicie, mam nadzieję, że taki gameplay wam będzie pasował, bo on jest w miarę dynamiczny. Ja sobie gdzieś tam jakieś pierdolety gadam. Dajcie znać, bo to jest mocno chaotyczne przechodzenie gier w moim wykonaniu. Rzadko kiedy mi się to zdarza. No właśnie, tak czułem, że tu jest dwóch ich. Liczyłem na to, że ja upoluję chociaż jednego do cholery. Dawaj ten Winchester. Ała! Dawaj ten Winchester, kurwa, wyjaśnimy panu inaczej. Marnuję za dużo amunicji, nie uważacie? Fajnie. Fajnie, kurwa, że strzelasz se w trupy, Mati, jesteś... Zajebisty, jeżeli o to chodzi, kurwa, nie ma co. Tak, pamiętałem, że tu gdzieś z prawej strony siedzi ten gnój. Halo. Dobrze, więc kopalnia. Do kopalni po złoto. Spoko jest to, że mamy tutaj trochę również dynamitu, który może się przydać. Mamy też trochę amunicji do strzelby. Łazimy w kółko, tędy. Tu coś? Nie. Tu, teraz w lewo. Mogę tu, może tu w lewo coś będzie ciekawego. No chyba jest. Na górze. Ale to zaraz. Bo jeszcze nie zwiedziliśmy tutaj tego tematu. Chyba nie ma co zwiedzać. Siemanko. Jednak chyba jest co zwiedzać, ale to nie... No właśnie. I tu jest Wendigo. Ha, no dobrze, więc tak. Ja najpierw się
gotuję do tej walki w jakimś tam stopniu. I jak się przygotuję do tej walki, to dobrze by było sobie wziąć tą strzelbę, wziąć amunicję zapalającą i liczyć na to, że dwa strzały z tej strzelby powinny wyeliminować dziada. Patrzcie, jak on jest kurwa wielki. Także właśnie z nim będziemy się zaraz napierdzielać. Ja zrobię wszystko, żeby go pokonać. Co wy na to? Kliknąłbym F5 jako szybki zapis, ale mam trochę wyjebane w to, ponieważ mogę mu zapierdolić w plecy. I go chyba tym nie pokonałem. Niedobrze. Ale 4 strzały w zupełności wystarczą. Szkoda, że zapalające. Twardy skurwysyn. I mamy od niego serce Wendigo, moi kochani. Serce Wendigo jest bardzo spoko, regeneruje 1 punkt życia na 8 sekund, ale na tym akurat nam nie zależy. Więc ja to wszystko będę sprzedawał. Powiedzmy, że jestem prostym człowiekiem. Znaleźliśmy duży samorodek. Znalazłem właściwie, nie wiem czy mówię, że my. Może dlatego, że chcę, żebyście byli częścią tej serii. Elo? A jakby was tutaj na przykład... Nie, szkoda mi dynamitu. Jak 2 strzały wystarczą, to bez sensu ten dynamit, prawda? Jak można klasycznie. Nie coś tak patrzysz, no kończymy gierkę już powolutku. Jak widzicie, trochę sobie aima jednak wyrobiłem. Ciutkę. Mam takie wrażenie, że jednak chyba trochę lepiej strzelam. Dajcie znać w komentarzu, czy tak, czy jednak trochę mi się aim poprawił, czy dalej jestem takim drewnem, jakim byłem. Moi kochani, kolejna rzecz. Taka na szybkości. Honda będzie robiona... Chyba nie zdążyłem, naprawdę. Honda będzie robiona, już za niedługo będziecie mogli zobaczyć ją we vlogach w zupełnie innej odsłonie, trochę odświeżonej nawet bym powiedział, bo już nie będzie rudej. Mam inny dolot i trochę inaczej brzmi ten samochodzik, więc mam nadzieję, że przypadnie wam do gustu. Tymczasem ja, dobra, nie będę się teleportował, oddam ten samorodek. I na tym film sobie zakończymy. Trochę krócej. Wydaje mi się, że też spoko. Ja to tak czy siak wszystko cisnę w jednym jakby w jednym ciągu, więc to i tak dla mnie jest trochę dużo. Jednakowoż myślę, że gdzieś tam przez to, że gadam dużo i często i gęsto o różnych tematach, to myślę, że ktoś zawsze znajdzie coś dla siebie. Wiecie, no takie porządki, nic ciekawego dla zwykłego widza. Słuchajcie, oddajemy przedmiot. Przeklęte złoto, czy od samego początku było dotknięte skazą, czy otrzymało ją jakimś innym sposobem, tego nie wiem. Wiemy tylko, że przedmiot ten służył do zwabiania skażonych chciwością śmiertelników w najciemniejsze zakamarki starych kopalni, gdzie ginęli straszną śmiercią. Wyobraź sobie błysk złota w ciemności. Idziesz w jego kierunku i spadasz w mroczną przepaść. Strop spada ci na głowę albo dzieje się coś jeszcze gorszego. Nigdy już nie uda ci się zobaczyć błysku tego przeklętego złota. Gdzie jeszcze? Cmentarz. Oczywiście, że cmentarz. Cmentarz, moi kochani, będzie w następnym odcinku. Na cmentarz muszę się mocno przygotować, bo tam Wendigo jest sztuk naprawdę kilka. I dobrze by było móc z nimi zawalczyć. Ja muszę w ogóle XD przeładować łuk, żeby nie mieć tej strzały. A Boże, przeładowanie łuku jest naprawdę, naprawdę spoko. Nie wiem jak to ma działać, ale niech będzie. Łuk ze strzałą, bez strzały. Nie ma znaczenia. Dziękuję wam bardzo. Mam nadzieję, że się podobało. I widzimy się już niedługo. W następnym odcinku. Bez odbioru. Jak widzicie, trochę sobie aima jednak wyrobiłem.
ciutkę. Mam takie wrażenie, że jednak chyba trochę lepiej strzelam. Dajcie znać w komentarzu, czy tak, czy jednak trochę mi się aim poprawił, czy dalej jestem takim drewnem, jakim byłem. Moi kochani, kolejna rzecz. Taka na szybkości.